z tej strony Hodowla Zwierząt. W tym odcinku, który był długo wyczekiwany przez Was, pokażę Wam moje kucyki oraz wietnamki, gdzie są w jakim miejscu teraz. No pierwsza tutaj nam się nasuwa Kasia. Ja akurat im dałem siano i wodę. Mają takie ładne boksy porobione. Tutaj wiadomo, już pustaka nie przebiją, bo wiecie, jak było w płytach. Płyta betonowa, to jeśli koń kopnie kopytem, no to może ją śmiało złamać. Tutaj mają cieplutko, drzwi są zamykane, jest ocieplone ładnie, więc zimno im tu na pewno nie jest, a gdy jest gorąco, jest im wręcz przeciwnie, chłodno. No i tu jest kucyk Maciek, tu sobie siedzi. Były na dworze. O, proszę. Tu wodę mają, ładnie sianko sobie jedzą. Obok koników sobie tutaj śpi świnka Magdalena. Możecie ją pamiętać z moich starych filmów, jak właśnie. Znaczy, to nie jest ta pierwsza Madzia, bo ona niestety zdechła. To jest ta, co ją kupiłem z dwoma małymi świnkami, które sprzedałem. Ona tu, o, sobie śpi, o, ucieka teraz. Ona ma tu taki obchód sobie robi. Na dwór nie chce wychodzić, bo jest trochę zapasiona. No, o, tutaj przejdziemy. Zgasimy flasza. Tu jest, o, najpierw tu przejdziemy. Tu są moje te wietnamki, które już miałem. Tutaj dwie świnki, tam jest knurek. Oczywiście ładnie też mają ładne boksy, w których jest im ciepło, a jak jest gorąco, jest chłodno. Tutaj, jak widzicie, dużo już mają obornika. Jutro będę statom wyrzucał właśnie od nich. No i tak one się prezentują. Ta Madzia, bo ja wszystkie wietnamki nazywam Madzia, nie wiem czemu, ale tak, no, zawsze każda wietnamka dla mnie to jest Madzia. I tak, ta Madzia była, jak na początku kupowałem je małe, to kupiłem właśnie tego z dzisiaj z Madzią i one były większe, bo u mnie szybciej rosły, bo im więcej jedzenia dawałem, bo tam pan to im trawę samą dawał, czasami jakiś chleb rzucił, to też były małe. I potem właśnie tą świnkę kupiłem, która jest bardziej do mnie przyzwyczajona, można ją pogłaskać. No ale teraz i tak, i jak były u mnie, to ta maciorka była największa, później była ta i knurek był najmniejszy. No a teraz, jak widzicie, ta od razu się większa zrobiła, powiększyła się od tej. Jest grubsza i trochę, no taka szeroka w barkach jest. No i dziś również też jest bardzo duży urósł, ładnie. Sobie. Jesteście za grube, nie? Musicie schudnąć. No i tak sobie tu ładnie siedzą. Madzia lubi się głaskać. Mój brat ją nazwał Madzia Marchewka. Bardzo też ją lubi. O, sobie tu siedzi. Mają puste koryta, bo im zaraz podaję paszy. No i tak, tutaj są nowe nabytki, o których nie nagrywałem. No i tak, tu jest świnka. Ona ma jeszcze, może zgaszę lampę. O. Ona ma jeszcze dwie siostrzyczki. Również czarną i taką łaciatą. Tylko ta łaciata też jest taka ciemna bardziej. No i tak, i kupiłem je, i że niby wszystkie były zaproszone, bo cały czas z knurkami biegały. O, i jeszcze jedno, to są świnki wietnamskie, a to są świnki miniaturki. To są mniejsza świnka trochę od wietnamskich. Myślałem, że to są wietnamskie, bo pan w ogłoszeniu napisał, że wietnamki. No a jak przyjechaliśmy, to jednak okazało się, że to świnki miniaturki. No ale daleko mieliśmy, żeby przyjechać, no to mówimy, dobrze, nie na marne już przyjedziemy, przyjechaliśmy. No to mówimy, no to weźmiemy trzy świnki. No i to jest świnka. Tutaj te trzy wszystkie razem były, ale ta pierwszy raz się oprosiła. No i niestety miała chyba sześć małych, z tego co pamiętam, chyba sześć. No i niestety z tamtymi były, bo pan mówił, że jak oproszą się, to mogą być razem, gdyż od początku były razem i jak on miał tam właśnie te wietnamki wszystkie razem, no to oprosiła się maciora, inne nic jej nie robiły. No i też tak było, nic nie robiły, no ale niestety w nocy było chłodniej, no i małe chciały się do maciory dosunąć, tamte też się przytuliły, no i niestety zagniotły je. No i wtedy została tylko jedna świnka z nich, którą od razu potem te świnki, do których zaraz przyjdziemy, odsadziłem od niej statą. No ale niestety na drugi dzień również patrzę i ta przygniota tą małą świnkę. No ale nie dziwię się jej, to był jej pierwszy raz, więc jej wybaczę. No i ma tutaj taki większy boks, jej nie przestawiałem. Tutaj wam pokażę, są dwa mniejsze boksy, bo one nie potrzebują tyle miejsca. To są właśnie jej te dwie siostry. Odsadziliśmy je tu. No i tu jest właśnie ta czarna. Za kratę weźmiemy. Tu jest ta czarna.
Ona jest sprośna, no i oczywiście tu jest ta łaciata. Ona jest co prawda też taka ciemna, ale no trochę, trochę jest taka łaciata. Pojemnik wrzuciłaś, muszę ci zabrać. Nie wiem czemu, ale lubią się ocierać o beton i sobie trochę tej sierści nazdzierały. No, Madzia, nie ugryź mnie. Weźmy ci pojemnik. Bo Madzia ta będzie się szybciej ten prosiła. Wyjdę, żeby jej nie płoszyć, ale jak widzicie, już duży brzuszek dostała. Więc podejrzewamy, że się prosi jako pierwsza. O, złapie jakość. Jasne. O, jest tutaj ładnie. Jeszcze im pościelę, bo wczoraj miały ścielone. I tu jest właśnie ta druga, ja zbliżej bardziej pokażę. Tutaj takie ładne boksy im porobiliśmy, gdyż no nie potrzebują, jak mówię, dużo miejsca, bo to są świnki miniaturki. Ona ma troszkę mniejszy brzuch. Jak je wzięliśmy, to były bardzo dzikie, bo w dużym, jakby taki pan sobie z tyłu ogrodził domu wielkie takie pole i sobie biegały, były bardzo dzikie. No ale jak widzicie, teraz zostają, karmimy je tutaj, no to są coraz bardziej oswojone. Czasami można nawet je pogłaskać. Tak więc, no i tu są jeszcze, pytaliście się o Halinę i jej córeczkę. Tutaj są również na drugiej działce. No gdyż tam było zbyt mało miejsca, no bo jak wiecie, kozy się mi okociły i by miało bardzo mało miejsca, no. I tak, no tu jest Halincia. Ona ma oczywiście, jest już stara i ma problemy z tymi kopytami. Już próbowałem jej obciąć i ona ma, nie wiem czemu, ale jest taka, że jest chuda, dużo jedzenia dostaje, ale nie tyje, tylko jej cały czas te paznokcie rosną. Obecnie jej się paznokcie i za miesiąc już są takie same, jakie były. Nie wiem, dlaczego tak jest. Może już tak ma w genach. No i tu jest jej córeczka, ale córeczkę musieliśmy uwiązać. O, nogę sobie związała. Musieliśmy uwiązać. Chodź. Chodź, mała. Dobra, zaraz ją odplączę. No, odplątałem ją. No i tu jest właśnie ta kózka. Ona jest uwiązana, no gdyż mamy tutaj również kury, które zaraz wam pokażę. No i oczywiście zjadały jajka. Z tatą raz pozbieraliśmy do wiaderka, położyłem tutaj wiaderko. No i podeszła mała, jej, ona nie ma imienia. Ja na nią koza normalnie mówię. I tak, no i zjadły jedno jajko. No i też tata z mamą się trochę zdenerwowali. No i uwiązaliśmy ją. Ona jest wyprowadzona, tylko na, tu jest, jak nas tutaj nie ma, no to musi być uwiązana. Albo jest na dworze, albo tu w środku. Na wieczór jest tutaj dowiązywana, no bo... No, żeby po prostu jak nie jadła, a Halincia jest taka, że pilnuje bardzo swojej córki i rzadko kiedy wyjdzie poza te drzwi, jeśli już wyjdzie, no to mała beczy i ona do niej przychodzi. To jest, no, to by było na tyle o kozach. Przejdziemy jeszcze na chwilę do kur. No i to by był koniec tego odcinka, taki króciutki, żebyście wiedzieli, że są konie, żyją i świnki również. I te nowe nabytki. Nie miałem czasu nawet o nich nagrać. Więc dobra, pójdziemy do kur. Widzicie? Indyczka sobie już chodzi. Tutaj z tatą ładny paśnik zbudowaliśmy z palet. Paletom daliśmy drugie życie. Więc tak się tutaj prezentuje. No i tu są kurki, no. Gąski, kurki, indyki. Tutaj mama zakupiła 30 nowych niosek. Zaczynają już jajka znosić. No i to by chyba było na tyle. Jeszcze wam pokażę dwa gołębie wajferki, które dostałem. No tutaj również są, o, cztery kaczory francuskie, było więcej, ale je sprzedałem. No i tu są wajferki. Tutaj ten czarny jest King, pomieszany trochę mój. No i tu są dwa wajferki z tego samego gniazda. Liczę, że będzie parka. Takie ładne, czerwone wajferki. Dobra, tak więc to by było na tyle. Zostawcie suba na kanale, łapkę w górę, komentarz. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. No i cześć.